Na szczęście krew nie leci. To nie takie łatwe. Ej, ale twarda ta skóra. Witajcie w nowym vlogu. Zaczynamy nowy dzień. Zbieramy wszystkie tutaj pościele. Dzieci układają. W sumie to nie układają. Co wy tu robicie? Tor przeszkód. Tor przeszkód dla psów. Ale nie, Ania, bo to się może złamać. To jest bardzo delikatny element. On może się wyprostować. Nie, nie będziecie przeskakiwać. No to może się tutaj podrzeć, wiecie? A tak? No tak, to jeszcze gorzej. To nie jeszcze gorzej. Jedziemy do miasta, moi drodzy. I tutaj, wiecie, musimy takie pismo wypełnić, żeby wyjechać z kempingu, więc mam tutaj gumkę. I sobie po prostu tylko gumujemy i wpisujemy odpowiednią datę. Który jest dzisiaj, Kasia? 20. Dobra, Kasia też ma swoje pismo, proszę bardzo. No. Czujemy się jak w więzieniu. Zabieramy, bo siesta za półtorej godziny. No, siesta zaraz, musimy jechać. Jesteśmy w sklepie warzywniczym, ale pan tutaj hoduje piękną papugę, zobaczcie. Jest piękna. Ona się boi. Kasia, co kupujemy dzisiaj? Papugę. Warzywa, owoce, papryki. A może zobaczymy, jak smakują te orzeszki? Znaczy, to są kasztany. Dobra. No, bierzemy te kasztany, zobaczymy, jak smakują. Ona tutaj ma raj, zobaczcie, w sklepie z warzywami ma świeże jabłka, tutaj ma ogórka, tutaj też ma ogórka. Sałatę? Sałatę, marchewkę, tutaj to sobie poje. A jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie targ, tylko targ jest dzisiaj nieczynny i kupujemy w tym sklepie tutaj. Jesteśmy nałogowcami mandarynek. Tak, mandarynki są najlepsze. I pomarańczy, ale fajnie pachną. Teraz idziemy na przejażdżkę rowerową. Ja już mój zestaw podłączyłem, w sumie niepotrzebnie, bo żadne dziecko w nim nie jedzie. Tylko mój plecak, ale bierzemy go na wszelki wypadek, gdy Szymuś się zmęczył. Więc Szymuś się ubiera. Dziewczynki już gdzieś tam pojechały. Musimy je dogonić. No a Kasia niestety nie ma roweru. Ale ja lubię biegać. Kasia lubi biegać. Najwyżej wsiądzie do tego Sportrexa i ją będę wiózł. Wiózł. Wziął. Zobaczcie, jadę do tyłu. Ale fajnie. No widzicie, przyjechała policja na nasz kemping. Dwa motocykle policyjne. No i po prostu ja się zastanawiam, czy my na rowery musimy mieć maski. Bo podobno jak uprawiasz sport, to nie musisz mieć maseczki. Więc chyba jazda rowerem to jest uprawianie sportu. Najwyżej mandat dostaniemy. Wyjeżdżamy z kempingu, proszę Państwa. Teraz pojedziemy na taką piękną groblę. Jak mi się uda, to z drona Wam pokażę. Jeszcze jej nie mam nagranej, ale jak teraz jest, to widzicie, jak to pięknie wygląda. I po lewej stronie tej grobli jest taka hodowla ryb. I my tam teraz pojedziemy. I'm still so amazed by you. So home. Patrzcie, jakie mam wielkie koła. Chodźcie, przejedziemy tutaj, bo tu jest taka piękna hodowla rybek. Ja tutaj byłem i jak się podejdzie do brzegu, to one przypływają, bo są oswojone. Wszystko jest zasłonięte takimi siatkami, żeby ptaki nie zjadły. Ale tutaj już nie ma siatek i te rybki tutaj normalnie pływają. I zobaczcie tutaj, jak podejdziemy, to tych rybek jest mnóstwo i na wodzie takie piękne kółeczka robią. No i oczywiście no fishing. Nie można tutaj łowić rybek, bo to jest prywatny teren. Mi się wydaje, że one już pojadły, bo jak tutaj byłem, to one były tak głodne, że podpływały tak blisko i tak aż wyskakiwały z wody. I tak jak Wam mówiłem, tutaj w Grecji jest mnóstwo takich kapliczek, prawdopodobnie w miejscach, gdzie ktoś umarł. Bo tutaj jest taka tablica, płyta, jest zdjęcie chłopaka, wspomnik, nie? Który pewnie tutaj zginął. Mhm. Jakiś orzeł,
Ale ogólnie właśnie te kapliczki są bardzo tutaj popularne. Wyglądają bardzo ładnie, jak widzicie. Ale tam do środka wsadza się właśnie znicze. I tam się właśnie ogień pali. W ogóle tutaj budują ścieżkę rowerową na tej grobli, ale za chwilę wjedziemy na nową ścieżkę, która 2 dni temu została wybudowana i jest bardzo ładna. Tylko musimy przejechać przez drogę na drugą stronę i tutaj. I jesteśmy na czerwonym dywanie. Jedyny problem jest taki, że tu jest bardzo stromo, więc kazałem dzieciom nie zbliżać się, bo tam jest półmetrowy krawężnik. O, jak widzicie, po lewej stronie kolejna kapliczka. Pokażę wam ją z bliska. Dobrze, idziemy. Kto idzie ze mną? Daj, Szymuś. Zobaczcie, taki wysoki krawężnik tu jest. W sumie to są takie betony jak na autostradach. Idziemy. Ania, nie deptaj po tej karmie dla zwierząt. Tu ktoś wysypał pedigree pal. No, tak wygląda kapliczka kolejna. No i takich kapliczek jest naprawdę sporo. Praktycznie co kilometr można taką spotkać. I dojechaliśmy do końca grobli i jest kolejna kapliczka. O, taka właśnie. Chodź, Ania, chcesz zobaczyć? No i rozpadało nam się, proszę Państwa, ale powiem Wam, że ja tutaj montuję vlogi w samochodzie, ale Wy o tym już wiecie doskonale. Tylko zawsze mam taki problem właśnie jak pada deszcz, bo mam kabel przez okno wsadzony, to zawsze mi tutaj kapało i tutaj mokro się robiło. No i zawsze po prostu tutaj sobie jakieś tam wtykałem chusteczki, żeby tu nie padało. A na tą podróż przygotowałem sobie taki kawałek gumolitu i robię po prostu taki fajny daszek. Pokażę Wam. Robię po prostu taki fajny daszek. Tu go ładnie ustawiam, żeby spadek był na zewnątrz. I już mi nic nie pada, proszę Państwa. Także taki patent wymyśliłem, jakbyście pracowali w samochodzie na kempingu i mieli kabel przez uchylone okno wsadzony, no to zróbcie sobie taki patent i już możecie normalnie pracować. A ja wracam do montażu vloga. Właśnie przyszła nasza sąsiadka z sąsiadem, są Grekami. Mieszkają tutaj gdzieś w mieście, ale przeprowadzili się na kemping na czas lockdownu, żeby być na świeżym powietrzu. I zrobili dzisiaj dla wszystkich tutaj naszych sąsiadów również greckie jedzenie i właśnie mi przynieśli. Zobaczcie, to jest tak jakby lasagna tutaj z bakłażanem, z ziemniakami. No wygląda to bardzo apetycznie. Dzieci nie chcą, prawda? Tak, czekoladkę jeszcze przyniosę dla dzieci. A Kasia nie może tego jeść, dlatego sam zjem. Także no, smacznego, tak jakby. Nadia, a co wy tutaj robicie? Tak, zbudowałyśmy same ten domek. No i przyniesiemy jeszcze poduchy. Tata okryje moim kocykiem tutaj, no, ten dom, żeby nie było tych szczelin. Nie dziwcie się, bo mój kocyk jest stary, bardzo stary. Ja go tak uwielbiam, jest taki milusi. Dobra, to ja im przykryję. Zobaczcie, jak fajnie z tych poduch można zrobić ściany. A może zajrzymy do środka? Tak, ja wam pokażę. No. Tutaj mamy tak, tutaj jest Ani. Tutaj mamy takie łóżko. Jeszcze tutaj jest moje łóżko z dywana. Tutaj mamy kilka książek, tu mamy papet i do tego się, zobaczcie, wkłada. Tak w ogóle, widzowie, od kogo dostaliśmy te poduszki? Tak, i tutaj do mamy babcia się wkłada to i jesteś myszką, mi. Dobra, proszę tata. A teraz przykrywaj nasz domek, dobra? Dobra. No fajnie, idealny domek. Takie iglo. Nadia, mam jedną poduchę. Idę zobaczyć do środka jeszcze raz. Pokaż, Ania. Ale fajnie. Tu mamy książki, za książkami mamy ser do jedzenia. Aha, gdzie ten ser? Ten. Ser na książce? Tak. O nie.
Właśnie renderuję vloga i będę go wrzucał do internetu, ale zauważyłem wczoraj, że skończył mi się transfer tutaj na Singlobie, więc teraz to doładuję. Chodźcie, zobaczymy, jak to się robi. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc mam nadzieję, że to będzie łatwe. Ten internet kupiłem właśnie na tej stronie i tutaj założyłem sobie konto. Zaloguję się teraz. Aha, i tutaj mam zamówienie. Zobaczcie, ja kupowałem to 6 października, a on się aktywował 20 października, czyli chyba tam 14 dni przed wyjazdem. No, tak będzie. No i teraz się skończył. No i teraz trzeba doładować. Klikam doładuj. Aha, wyświetliły się moje dane i mój numer telefonu. No i co teraz? Wybierz, dokąd chcesz kupić doładowanie zakupionej wcześniej karty. Wybierz państwo. Grecja. Wybierz pakiet. 20 giga. Podaj datę, kiedy doładować kartę. No dzisiaj. Akceptacja ceny i punkty. Cena końcowa 240 zł. Aha, czyli aha, bo za każde doładowanie jest 10 zł mniej. Więc miesiąc temu było 250, w tym miesiącu jest 240. Wyrażam zgodę. No i co? Zamów. Czyli tak, doładowanie 20 giga, ilość 1, wysyłka brak, Grecja 240 zł. No i zapłacimy blikiem. Klikam blik. 148078. I klikam zapłać. I jest status w trakcie. No zobaczymy, kiedy się przetworzy. Mam nadzieję, że szybko, bo do końca renderingu zostało 46 minut. No i mamy status zapłacone. Także teraz powinno już wszystko działać. I za chwilę będę wam ładował vloga na kanał. Za chwilę mamy wspólne śniadanie z sąsiadami na naszym chodniczku. Ale powiem wam, że Kasia zobligowała się, żeby przygotować koktajl i właśnie go zrobiła z pomarańczy. Z czego, Kasia, jeszcze? Pomarańcze, owsianka, szpinak, napój kokosowy i 3 banany. Kasia teraz miesza. No i będziemy teraz to wlewać do takiego dzbanuszka, który kupiliśmy ostatnio. Jak widzicie, przydaje się również do takich rzeczy, nie tylko do filtrowania wody. Kasia, trzymam kciuki, żeby się nie wylało. Ej, ale ciężkie na maksa. No. Nie wiem, daj to na środek stołu. Dobra. Czekajcie, musimy tutaj zrobić porządeczek. 3, 4. No. O, nawet nie wyszło pełne. No i teraz idziemy poczęstować tą miksturą naszych sąsiadów. Teraz zobaczcie, co Szymek zrobił. Bałwana. Przyczepiłem go tak. I teraz postaw go. Tak mi pokazałaś. Postaw tego bałwana. Zobaczcie, bałwan z mandarynek. Szymek to ma pomysły. No. Dzieci oglądają bajkę, a ja pomyślałem, że najwyższy czas ugotować te kasztany i tutaj znalazłem przepis. I zobaczcie, pierwszy krok to kasztany trzeba umyć, osuszyć i naciąć wypukłą stronę na krzyż. No to robimy to. Myjemy je. Dobrze, nie rozumiem tego osuszania, ponieważ za chwilę i tak będziemy wsadzać je do wody na 30 minut, ale jak kazali osuszyć, no to osuszamy. No i teraz nacinamy wypukłą stronę. Jak widzicie, kasztan tu jest płaski z tej strony, a wypukła strona jest tutaj, więc trzeba naciąć to na krzyż. Po paznokciu. Na szczęście krew nie leci. To nie takie łatwe. Ej, ale twarda ta skóra. Dobrze, że krew nie leci. Zobaczcie, paznokieć mnie uchronił. Dobrze, zrobimy tak. Po prostu dziurkę i teraz natniemy. Okej. Okay. I teraz w tą stronę. Super, nakroiłem taki krzyżyk. No i tak zrobię teraz wszystkie. Proszę was, nie śmiejcie się w komentarzach, że się dziabłem, ponieważ robię to pierwszy raz, nie sądziłem, że ta skóra jest taka twarda i taka śliska. Więc teraz już mi dobrze idzie, no ale trzeba się po prostu przekonać na własnej skórze, że to nie jest takie łatwe. Więc zobaczcie, tyle już mam i teraz już się nie dziabnę, nie? Bo już wiem, że ta skóra jest śliska i ten nóż po prostu się ześlizguje. Wszystkie mam nacięte i teraz zobaczcie drugi punkt. Kasztany przełożyć do garka, zalać wodą i pozostawić na co najmniej 30 minut w wodzie. Kasztany powinny zostać na dnie garnka. Zalewamy wodą.
No i zobaczcie, niektóre kasztany pływają, tak jak ten i ten i ten, a niektóre leżą na dnie garnka. No to odliczamy, ustawiam 30 minut, rozpocznij. Mamy, proszę Państwa, to co, wkładamy na gaz i gotujemy przez 30 minut. Powiem Wam jeszcze, że wczoraj znaleźliśmy z Anią taki przepis, w którym pisało, żeby wrzucić jeszcze liść laurowy. Mam akurat taki. Dzisiaj niestety tego przepisu już nie mogę znaleźć, ale wrzucimy liście laurowe, może 3. I również pisało, żeby posolić 2 łyżeczki. Czyli weźmiemy jedną taką dużą. Przykrywamy pokrywką z tytką i pół godziny czekamy. A jeszcze przeczytam 4. punkt. Obierać od razu gorące. I 5. podawać od razu na ciepło. I jeszcze 37 sekund i wyciągamy. Zobaczcie, woda zrobiła się ciemna. Taka błotnista. Kasztany się pootwierały. Pisało w internecie, że albo 30 minut, a jak będą twarde, to 40 minut. Więc weźmiemy sobie jednego i zobaczymy, czy jest miękki. O, jak ładnie. Zobaczcie, jak pięknie się otworzył, jak go wyciągnąłem. No to chodźcie, obierzemy go. No, są takie śmieszne trochę. Takie mają włoski. No, ale czuję, że jest taki twardy. Rozkroimy go. Nie, no w sumie jest miękki. Kosztuje. Słodki. W smaku jest słodki i powiem Wam, że bardzo dobry. Smakuje mi. Spytamy dzieci. Ania, skosztuj. I powiedz, czy Ci smakuje. Pyszne. Pyszne, nie? Jaki smak? Słodki. Co, niedobry? Ania skrzywiło. Jak ta Nadia? Ble. Czemu? No taki jakby ziemniak, tylko że słodki. Szymek, spróbuj. Ble. A mi smakuje. Wody. Mi smakuje, naprawdę. Pierwszemu. Bardzo dobry. Ale powiem Wam, że 30 minut to trochę za mało. Jest troszeczkę twardy, więc poczekamy te 10 minut i będą idealne. Dobrze, minęło jeszcze 10 minut, wyciągamy, ale powiem Wam, że jak się je wyciągnie, to one się tak fajnie otwierają same. Zobaczycie to teraz na przyspieszeniu. Zobaczcie, jak pięknie się otworzyły. Trochę ostygły, więc możemy jeść. Ania, może jeszcze raz spróbujesz? Teraz bardziej miękkie są. Dobra, no to my z Kasią jemy. Smacznego. Słuchajcie, zapomniałem kamery, ale przyszliśmy na ryby i łowiliśmy na muchę. Na zwykły spławik i na muchę. Złowiliśmy tą arułę, o której Wam wspominałem. No, to jest taka ryba, taki węgorz. Ja Wam pokażę. To jest taka ryba. Taki węgorz jakby. Piękna. No, chyba ją wypuścimy, bo mamy za małe wiadereczko. Nie, idziemy po dużą miskę. Ale ludzie to jedzą, tą rybę, także może byśmy ją usmażyli. Ciekawe, jak smakuje. Dobra, tak chcieliśmy Wam się pochwalić, że złapaliśmy piękną rybkę. Jesteśmy już w domu. Nadia ma tą naszą rybkę, zobaczcie, jak się wije pięknie. Byliśmy nad morzem, żeby nalać tutaj troszeczkę więcej wody, bo chcemy trochę popatrzeć na tą rybkę, więc Nadia teraz ją wleje. Może wlej. Okej, wleję. Z wodą. No. Pływa. Ale jest piękna, zobaczcie. Nie, starczy. Popatrzymy na nią i zaraz ją wypuścimy. Tylko po prostu jesteśmy ciekawi, jaka to jest piękna ryba. Ale ja nie pozwolę. Jak złowimy jeszcze jedną, pozwolę to wypuścić. No, ale czekajcie. Weźmiemy ją tak... Tata! Zobaczcie, jest niesamowita. Tata, ale ona ma złamany ogon. Nie. Przecięty. A to nie przez nas. To już było. Patrzcie. Niesamowita, nie? Normalnie taki sztylet. Dobrze, no to co? Idziemy ją wypuścić, prawda? Tak. Dobra. Ale jest piękna. Jest za mała, żeby ją zjeść. Niech sobie żyje. Ej, nad okiem ma taką powiekę i wygląda, jakby oko było sercem. Mhm. Z boku, jak się patrzy. Ale ja chcę, żebyśmy już ją, jeszcze ją myjeli i złapali.
just us two.